Cześć dziewczyny, mam dzisiaj dla Was filmik, w którym będziemy na żywo testować jedną z moich ostatnich ulubionych maskar. Jest to maskara z Max Factor z tej serii Masterpiece. Mam ją w odcieniu Rich Black. I co od takiej strony technicznej o tej maskarze mogę powiedzieć? Jest to maskara, którą kupiłam w Butcie za 9,99. Mam tutaj tylko 4,5 ml pojemności, 6 miesięcy do zużycia od momentu otwarcia. Jeszcze może pokażę Wam szczoteczkę. Jest to taka silikonowa szczoteczka, która zwęża się przy końcowi z dosyć krótkimi tymi włoskami do wyczesywania. I ponieważ bardzo lubię testy na żywo, lubię oglądać je u innych dziewczyn, pomyślałam, że czemu by nie zacząć takich testów u siebie, gdybym Wam pokazywała rzeczy, które się mnie zarówno sprawdzają, które są fajne, oraz takie, od których Was całkowicie zniechęcam do kupowania. No i tyle słowem wstępu. Mam tutaj przed sobą lusterko i będę teraz pokazywała Wam, jak ta maskara prezentuje się u mnie na oczach. Mogę jeszcze powiedzieć, że mam ją około 2-3 tygodnie, może trochę dłużej, ale używam jej teraz na okrągło, ponieważ bardzo podoba mi się efekt jaki daje. I teraz zrobimy lekkie zbliżenie, o, żeby ta ostrość była jakaś taka w miarę dobra. No i to, zaczniemy tutaj od, już powiem, że nie mam nic na oczach poza takim cielistym cieniem, żeby jakoś nie kraść uwagi od tuszu, od tego, jak on wygląda. No i dobra, to tutaj jeszcze może trochę Was przestawię i zaczynamy. Oczywiście musiałam się trochę dziabnąć, ale już możecie zobaczyć, że te rzęsy widać. Jeszcze powinnam dodać, że jest to maskara typowo wydłużająca, a moje rzęsy są z natury bardzo jasne, jak widzicie, ale są dosyć długie. Tutaj oczywiście się dziabłam, teraz drugie oko. A tak się prezentują pierwsze warstwy. Bardzo fajnie się pracuje tą szczoteczką, bardzo, bardzo szybko. I teraz polecimy z drugą warstwą. Jeszcze zawsze tak sobie staram się wyczesać te rzęsy tutaj na końcu. No i już możecie zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda po dwóch warstwach. Teraz jeszcze drugie oko. O, tak to się prezentuje w ten sposób. Ja jeszcze jednak dołożę trzecią warstwę, ponieważ ja lubię mocno wytuszowane rzęsy. O. Fajnie właśnie ta maskara też dociera tutaj na sam przód jakby oka. Trzecia warstwa. I drugie oko. Że zawsze sobie robię tak, jak maluję rzęsy, że na koniec przetrzesuję je od spodu, już nie maczając szczoteczki w tuszu. Powinnam jeszcze wziąć zalotkę i je wcześniej podkręcić, ale zapomniałam i zwyczajnie wziąć. I może tak Wam teraz pokażę, jak wyglądają te trzy warstwy na oczach. Myślę, że efekt jest naprawdę, naprawdę fajny. I teraz, o, i teraz się oddalimy. Powiem Wam, że nie używam tej maskary na dolne rzęsy, ponieważ są też one dosyć długie i po prostu nie podoba mi się, jak bardzo ona je wydłuża. Zawsze na dolne rzęsy używam innej maskary, którą mam pod ręką. Lubię tą z Max Factor 2000 kalorii, ponieważ ona fajnie mi te rzęsy na dole pogrubia. Co zawsze robię, to pierw, tak jak powiedziałam, podkręcam rzęsy zalotką, jednak teraz jej nie wzięłam. I już na sam koniec makijażu, już mi tak, powiedzmy, ta maskara wyschnie,
dla takiego lepszego efektu uniesienia tych rzęs robię tak, że biorę palce, jakby przykładam je sobie tutaj tak spod spodu, lekko tak zaokrąglam te rzęsy, o, żeby jeszcze bardziej jakby otworzyć oko. Nie wiem, czy tak się powinno robić, mi się w każdym razie z rzęsami nic nie dzieje od takiego podkręcania ich jeszcze palcami, tylko najlepiej to jest właśnie zrobić, kiedy już maskara wyschnie. Myślę, że dołożę jeszcze może jeszcze jedną warstwę, wiem, no cztery to może przesada, ale pokażę Wam, że te rzęsy naprawdę mogą wyglądać no bardzo, bardzo długie. O, i teraz widzicie różnicę, jaka jest różnica między czteroma a trzema warstwami. O, oczywiście się dziabłam. No, ale nieważne. I co myślicie? Dajcie mi znać, czy podobają się Wam takie testy na żywo. Czy podoba Wam się to, jak ta maskara wyglądała? Czy same ją macie? Ja serdecznie zachęcam do jej kupienia. Cena to 10 funtów. Wiem, że też sprawdzam na Wizażu, że w Polsce to jest cena około 47-45 zł, zależy w którym miejscu, ale polujcie na okazję. Ja Wam serdecznie polecam tą maskarę z Max Factor model Masterpiece. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa!